Witam gorąco wszystkich, jestem Darius, zapraszam Was na kolejny polski map tour po mapie Forgotten Lands. Mapa została stworzona przez Carlo TG. Pojemność mapy 137.61 MB została wydana 20 lutego 2024 roku na wszystkie platformy. Jeśli chodzi o konsole i sloty, to na poziomie łatwym 767, na poziomie średnim i trudnym 696. Na poziomie trudnym nie mamy żadnych budynków, także to jest taka różnica. Jeśli chodzi o mapę, mapa wygląda tak. No i mamy coś w stylu No Man's Land, jak widać. Mamy jeziorko, tu jakieś produkcje mamy, tutaj jest kolej, mamy takie małe centrum, gdzie będziemy często zaglądać, grając na tej mapie. Mamy trochę lasu, no i teren trawiasty, no i jest jedno poletko. Coś tak w stylu, jak mówiłem wcześniej, No Man's Land. Więc jeśli chodzi o sektory, bo to tylko w ten sposób można to określić, jeśli nie ma pól, no to tutaj zobaczymy sobie ten sektor z terenem leśnym, 17842, także cena bardzo przystępna. Tutaj mamy większy za 27908, jeszcze większy, chyba największy za 64000, także ceny bardzo dobre. W sumie czemu nie, tylko las jest, nie ma pól. Ale na lesie też można nieźle zarobić. Dobra, jeśli chodzi o kalendarz standardowy, żadnych nowych upraw tutaj nie ma. Jeśli chodzi o zwierzęta, to nie ma zwierząt, kontraktów, no niestety nie ma, bo nie ma pól, oprócz tego jednego. Jeśli chodzi o łańcuchy produkcyjne na poziomie łatwym, nie ma, znajdziek również nie ma. Jeszcze zerkniemy, no i na poziomie łatwym zaczynamy od sektoru numer 1, gdzie znajduje się jezioro oraz farma z polem. Dobra, to mamy to, no bo co innego, tu nic więcej nie ma do obgadania na mapie, prosto, szybko, zwięźle. Jeśli chodzi o mapę, bardzo mi się podoba, ładnie to wygląda, fajny jest domek z taką werandą przeszkloną, do domku można wejść, ładnie się prezentuje, taki drewniany domek, zwany log cabin z angielskiego. Tu mamy kuchnię, czysto, schludnie i przyjemnie, że tak powiem. No i tutaj mamy ten ganek, na który możemy sobie wejść. Wszędzie są światła, także można sobie zaświecić. Widok jest przedni, bardzo ładnie. Podoba mi się ten klimat. Świetny. Z widokiem na jeziorko. No i tutaj mamy cały sprzęt, od którego zaczynamy. Także tam był pick-up. Tu mamy ten lawetę. To jakieś rzeczy do traktora. Widać, że sprzęt jest mocno zużyty, jak i również jeśli wsiądziemy, to jest na samym minimum. No i umurusany jest cały, także brakuje jeszcze tych godzin przepracowanych, ale to już tam mniejszy szczegół. Także tu jest cały ten sprzęt, jest silos. To jest jeden silos, a to jest dodatek, przedłużenie tego silosu, powiększenie go. O, zbiornik, także można sobie powiększać. Mamy zwierzęta tutaj. 15 owieczek możemy sobie tutaj pomieścić. Tutaj jeszcze przyczepa z wodą. Mamy catcher, możemy sobie umyć przyczepę od razu. Pyk. Także działa catcher. Mamy traktory. Tutaj Deutschwar. W sumie 3 są. No to fajnie. Na początek super. No i tak to wygląda. Dzika przestrzeń. Dobra. Siadamy do pick-upa. Jedziemy najpierw do miejsca, w którym jest ta odosobniona. Zaraz. Bo ja tutaj zaraz stracę cierpliwość. Zapomniałem sobie ustawić rzeczy. Rozruch silnika. Wyłącz. Dobra. Nie lubię tego automatycznego rozruchu silnika, aczkolwiek czasami jest to potrzebne przy graniu z precyzyjnym farmingiem. Pozwoli to zaoszczędzić na paliwie, aczkolwiek nie zawsze jest to pomocne. Dobra, tutaj jak widzicie jest młyn, jest produkcja,
Możemy sobie poprodukować rzeczy, ale zobaczymy, ile kosztuje ten my. To jest jeden z modów, które są wymagane tutaj, 23 tysiące. Tutaj wchodzimy, mamy mąkę, olej, no i jedzenie dla świnek, także ciekawa propozycja. Za niewielką cenę. No i tak jak mówiłem, ten mod można sobie, można samemu ściągnąć, bo jest osobno dostępny, także sam lubię go używać, bo jest bardzo wizualnie ciekawy, no i praktyczny, że tak powiem. No i teraz jedziemy sobie, o, tu jest to poletko, takie na początek wystarczające. Teraz sobie pojedziemy do miejsca, w którym reszta rzeczy się znajduje. No nie ma tego zbyt dużo do opowiadania, ale jest ciekawa mapa, tak czy inaczej. Jeśli komuś się tereny No Man's Land znudziły, to może sobie popróbować tutaj właśnie takie rozgrywki, troszeczkę w innej topografii terenu. Tutaj z tego, co zauważyłem, nie będzie możliwości usunięcia drzew, tak jak to jest dostępne na No Man's Land. Ale to nie jest zaś taki jakiś duży problem. Jak widać, teren jest płaski. No i tutaj tak, po prawej stronie mamy główny sklep. No i bardzo fajnie, bez żadnych obstrzeżeń, z tyłu tylko płody jest. Ciekawie to wygląda, jest warsztat, mamy też reset. Standardowy. Po drugiej stronie sobie przejedziemy. A mamy takie centrum, gdzie sprzedamy rzeczy, kupimy zwierzęta. Fajnie to wygląda klimatycznie. Ten budynek mi się podoba, tutaj ta stodoła. Świetnie zrobiona z tego wzoru pewnie rozpadającej się stodoły. Fajnie to jest zrobione. Tu mamy handlarza zwierzętami, tutaj drzewo sprzedamy. No i ten stacja kolejowa też mi się podoba, też jest fajnie, ciekawie zrobiona, ciekawy budynek. No i tutaj mamy pociąg, możemy sobie przywołać pociąg. No i mamy rampę, żeby można było zapakować, załadować pociąg do wysyłki, żeby sprzedać go, żeby sprzedać nie pociąg, tylko towar. No a tutaj mamy, możemy sobie sprzedać produkty różne po obu stronach. Tutaj pewnie będą bele z sianem czy czymś, bo po drugiej stronie jest ten handlarz zwierzętami. No i tak to się prezentuje ta mapa. Jeszcze sobie zerkniemy na widok z góry. No, no więcej za bardzo tu nie ma co się rozgadywać. Osoby siedzące w temacie znają temat dobrze, wiedzą, o co chodzi, jeśli chodzi o takie rozgrywki na takich mapach. Także nie dziwię się, że powstała kolejna mapa, ponieważ to No Man's Land już króluje tyle na tych listach topowych map, że jest naprawdę warto coś zrobić ciekawego. Jakiś inny teren, troszeczkę odpocząć od No Man's Land i porobić sobie w innym terenie. No, to tyle, jeśli chodzi o tą mapę. Także z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco. No i widzimy, słyszymy się w następnym polskim apturze już niebawem. Na razie, pozdrawiam. Dzięki, cześć.